Disco Star. Poprzez naszą białą puszczę szła studentów cała z kraja. Gdy spotkali ładne dziewczę, to się tak pytali Sara, czy pani puszcza się ta podoba? Czy pani sekret ten wyznać chce? Czy pani puszcza się ta podoba? Może na pewno założę się. Czy pani puszcza się ta podoba? Czy pani sekret ten wyznać chce? Czy pani puszcza się ta podoba? Może na pewno założę się. No mi ta puszcza się bardzo podoba. Fajnie, dziękujemy, dziękujemy. No, potrzebna nam była chyba taka energia pozytywna. Czym się zajmujecie? Czym się zajmujemy? Każdy pracuje. Jestem kierowcą. Naprawdę? Ja mam swoją firmę, meble robię. No, myślałem, że śpiewacie gdzieś w teatrze. Nie, no w weekendy śpiewamy. Mamy zespół muzyczny, wesela, osiemnastki, te wszystkie takie imprezy okolicznościowe. To, co żeście tutaj zrobili na głosy, to szapoba, no panowie, no to... Ja nie wiem, czy ogólnie pierwszy raz tego nie słyszałem w ogóle po raz w życiu, coś takiego, wiesz, na, jeśli chodzi o castingi Disco Star, no to było idealnie pod linijkę, wszystko zaśpiewane jeszcze z takim luzem, wiesz, to... Trochę lat pracujemy ze sobą. 15 lat już mamy. A kuzynowie? No, rodzinka. Znamy się od małego, także. Dobra. Więcej usłyszymy w Warszawie, dziękujemy, trzymajcie się. Co was łączy? Język krwi. Babcia i dziadek. Czego nie robicie w domu? Nie palimy fajek w domu. Właśnie. Co wy tu robicie? No przyszliśmy wygrać Disco Star. I zaśpiewać coś fajnego. Chodzę za nią już jeden, drugi rok. Chodź zrobimy szybki skok bok. Tylko ty masz to, czego nie ma nikt. Urodę, uśmiech i szalony styl. Kocham ją. Właśnie tak, tak. Właśnie tak. Wow, kocham ją właśnie tak. Ona lubi pomarańcze, lubi kiedy nago tańczę, jak poleje szampana, tańczę do białego rana, Ona lubi. Mają ogromną przyjemność grać z grupą Vox, a pewnie za takie chcielibyście uchodzić. I powiem wam szczerze, że tam jeżeli czy Witold Pasz, czy drugi, czy trzeci z panów, bo we trójkę jeżdżą, no, ma partię solową, to fajnie, świetnie to brzmi, piękny ma głos. Oczywiście, na głosy brzmicie fajnie, ale tak pojedynczo, solowo, że unisono, jeżeli jedno jest, to tak, Madzia, to tak normalnie. Madzia, proszę. Tak, ja panów pamiętam, o Jezu, ta puszcza była po prostu piękna. Nie wiem, czy po prostu wy w kawałkach disco, chyba nie wiem, czy to pasuje do waszego klimatu, bo tamten utwór był nieskazitelny i naprawdę przyjemnie się tego słuchało, tutaj po prostu ja się męczyłam, tak jak wy się męczyliście. No i dobra, dziękuję bardzo, trzymajcie dziękujemy. Się. Co zrobić, gdy otworzę rano oczy swe? Nie odchodź, proszę, błagam, wróć. Tak jak wtedy, usta do ust. Pocałuj mnie teraz i tu, tu, tu i tu. Nie rozkochuj mnie w sobie na chwilę. Ofiarowałaś mi. Jak wtedy dzień pełen róż. Ja już nie wypuszczę cię z mych rąk. Twoje ciało jak przechodni towar. Zniewolił mnie twój uśmiech i wdzięk. W naszej kawiarence pod starym dębem piłem gin, nie zabijałem go. Tak poznałem miłość mą. Właśnie tak to zaczęło się. Potem numer w samochodzie, hej, co za noc.
wyszeptałaś zdanie, kochanie. Dobra, dobra. Nie możemy. Dobra, dobra, dzięki, dzięki. O. Czadom. Ty, ale ja... Dzień dobry. Dobra, to może się przedstawić. Witam serdecznie. Mam na imię Janusz, przyjechałem z Podświebodzina. Dzień Grażynka. No i ogólnie moja mama mówiła, jedź, 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 pokaż tym Millerem i tym wszystkim, jak się śpiewa. Słuchaj, Januszku, powiem ci, że jesteś bardzo podobny do pewnego gwiazdora, ale powiem ci, że lepiej wyglądasz od niego. Nie, nie, stylizacja bardzo mi się spodobała. Ale zaśpiewaj. Ale, a ma coś tam? Chyba trena cię zjadła trochę. Ja wam, że do tej pory mnie to lepiej, ale to chyba nie trema. Dobra, to się wytnie. Słuchajcie, dziękuję wam serdecznie. Dziękuję, bo mi niezmiernie miło. Cześć. Brawo! Ja teraz wam powiem, że, a teraz wam powiem, że pierwsze półtorej sekundy to ja myślałem, że to jakiś Janusz wchodzi. No, nazywam się Eliza Deska-Dźwiniel, jestem ze Środy Wielkopolskiej. Jestem nauczycielką niemieckiego i również nauczam muzyki z elementami rytmiki młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Pieska, którego w tej chwili mamy, wzięliśmy ze schroniska 10 miesięcy temu. Jest on bardzo wdzięczny za to, jest przekochany i każdemu polecam, kto będzie chciał mieć psa, żeby zastanowił się, czy nie pójść do schroniska, bo tam potrzeba jest naprawdę znalezienia domu bardzo, bardzo duża. Mam trzy płyty tylko disco polo, podarowane wszystkie przez mojego męża na urodziny. Płytę, którą słucham w samochodzie, często odtwarzam jak jadę, to jest płyta Pięknych i Młodych. I lubię ich muzykę. Kocham śpiewać. Chciałabym, żeby śpiewanie było moim źródłem utrzymania. Lubię rano i wieczorem, sama i z adoratorem. Lubię sama oraz w knajpie, przez telefon i na Skype'ie. Czy to panu, proszę pana, nie przeszkadza, że od rana aż do nocy jestem taka roześmiana? Czy to pan zaakceptuje, że ja się nie kontroluję, proszę pana? Dykcja, oddech. Wiedziałaś, wszystko było tak zrozumiałe, tak wyśpiewane, wiesz, od A do Z, że to, wiesz, no, wszystko było... Bo ja już to 1000 razy zaśpiewałam. Czyli czujesz się dobrze w tym klimacie. Dobra, głosujemy, szybciutko. Ja jestem na 100% na tak. Elizo, ja jestem na tak. Bardzo cię proszę, oczywiście w Warszawie wykonaj utwór Disco Polo. Jasne, dziękuję bardzo. Dziękuję do bardzo. Zobaczenia. Którego z jurorów boisz się najbardziej? Ojej, boję się wszystkich tak naprawdę. Ale chyba taki nieprzewidywalny jest Czadoman. Dlaczego? No bo on chyba trochę inny rodzaj tego disco polo śpiewa. Taki mocny, taki też fajny, ale ja zaśpiewam coś innego i dlatego się boję. Rąkę sobie kosi, kasę w torbie nosi. Pod sklepem już nie stoi, już nikt go nie wydoi. Za mundurem panny sznurem. Krzykiem, rolnik szuka żony,
barwę masz fajną. Barwę fajną. Taki, no właśnie to bardziej z teatrem, z animacją. Tak, animacja dla dzieci, coś pięknego. Powiem ci, że w tej piosence mi się to wszystko to jakoś tak nie kleiło. No i tak do końca nie wiem, czy jestem na tak, czy jestem na nie. Radzio, głosujemy. Proszę bardzo, zaczynam od ciebie. No, okej, no sprawiedliwie. Jestem na nie. Magda? Sprawiedliwie też powinnam powiedzieć nie. Kurczę, pamiętam ten występ jeszcze z... Nie, no... Nie. Ale coś bardziej mnie kunie, no nie. I się. Paweł? Wy mówcie, co myślicie, a ja wam powiem, jak jest. A ja jestem na tak i zasługujesz na tak, 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 tak. Nie wiem, o co chodzi. Paweł był na tak. Ja też daję malutkie tak. Zatem dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze w innej piosence będziesz potrafiła tę interpretację po prostu lepiej pokazać, żeby mi to sprzedać. Dobrze? Dziękuję, do zobaczenia. No to ja będę ogromnie czekał na to, żeby się przekonać, że nie miałam racji teraz. O, właśnie. Postaram się. Pokaż się. Moi drodzy, kolejna uczestniczka mówi, że poszło, ale z lekkim bólem. Co tam tak bolało? Dużym bólem. Co tam tak bolało? No, jury było takie niezdecydowane, nie wiedzieli, coś im nie pasowało. Mówią, że w Poznaniu było lepiej i że w ogóle że liczą na to, że będzie dużo lepiej następnym razem. Ale to świadczy tylko o jednym, że widzą w tobie niesamowity potencjał i chętnie zaprosili cię do kolejnego etapu programu. Gratulacje. To mnie pocieszasz, albo tak jest. Tak jest, moja droga, jesteś w kolejnym etapie programu, piąteczka. Moi drodzy, każda porażka odrobinę przybliża nas do sukcesu. Tego samego zdania są nasi jurorzy, którzy postanowili przywrócić do 6. edycji programu Disco Star niektórych uczestników. I tak, oto w ten sposób Radek Liszewski wybrał swojego czarnego konia, a jest nim Aleksandra Lipińska. Zobaczmy, jak dziewczyna cieszyła się na wiadomość o powrocie do naszego programu. No i jestem w Kraśniku. Wiele razy tu przejeżdżałem przez tą miejscowość, ale nie myślałem, że będę błądził tu i lawirował między tymi blokowiskami. Mieszka tutaj Ola pewna, która wydaje mi się, że niesłusznie odpadła z eliminacji i jestem tutaj po to, aby ją przywrócić do programu, bo mam taką możliwość, mam taki złoty bilet, który chcę jej wręczyć. Ja jako jedyny byłem za nią. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Zresztą się przekonamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy poprzeszkadzać? No dzień dobry. Dobrze, zapraszam, ale co pan tutaj robi? Samochód mi się zepsuł. Cześć, moja droga, witam cię serdecznie. Miło ci mi zobaczyć. Auto mi się popsuło, pomożesz mi? Ja to kiepsko. Dlaczego kiepsko? Siadaj, muszę z tobą pogadać. Nie będę cię stresował, powiem ci wprost. Przyjechałem ci powiedzieć, że mam dla ciebie, wiesz co, fajną niespodziankę, jeżeli tylko zechcesz. Czyli? Ja chcę cię z powrotem w programie. Co ty na to? Kurczę, no zaskoczyliście mnie troszeczkę. Pewnie. Jeżeli jest taka szansa, to ja jak najbardziej jestem otwarta i na pewno korzystam. Boże, dzięki. Cieszysz się? Pione, dziewczyno, nie zamkamy tutaj uściskaj mnie w ogóle. Moi drodzy, dzisiejszy casting możemy podsumować trzema słowami. Poznań pokazał moc i tak sobie myślę, że poziom naszego programu rośnie z każdym przesłuchaniem. A to dlatego, że jurorzy mieli naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Poziom uczestników był bardzo, bardzo wysoki i szczerze mówiąc nie wiem, co zrobiłbym na ich miejscu, ale na szczęście nasi jurorzy okazali się prawdziwymi łowcami talentu. No i oczywiście wybrali najlepszych. Słuchajcie, już za tydzień punktualnie o godzinie 18 kolejny odcinek 6 edycji programu Disco Star. Po raz pierwszy w historii naszego programu będziemy szukać nowej gwiazdy disco polo w Łodzi. Kto wie, być może poznamy kandydatów, którzy trafią później do odcinków eliminacyjnych i będą następnie walczyli o wielki finał 6 edycji Disco Star! Do kolejnego etapu programu zakwalifikowali się Marcin Chryńczuk, Aleksandra Falkowska, Aleksandra Lipińska, zespół Tangonetta, Adrian Skopiński, Daria Dydyna, Eliza Deska-Dźwigiel oraz Kamil Sztuj. Gratulujemy i życzymy powodzenia.